Sebna znalazła się w gronie najciekawszych wsi w Polsce. Ma to działać jako magnes, jest to dodatkowy atut, dodatkowa zachęta i na pewno ten baner, który zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Gminy i Sebna, będzie kusił turystów i zachęcał do tego, żeby do nas przyjechali. Oficjalne wręczenie certyfikatu miało miejsce w poniedziałek 30 września podczas uroczystej konferencji inaugurującej oficjalny start sieci najciekawszych wsi. Te prestiżowe wyróżnienia przyznaje Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Cały proces został włączonych ponad 60 miejscowości na terenie Polski, które mają potencjał, by w takiej sieci funkcjonować. Natomiast do tego ścisłego finału, który rozpoczyna oficjalnie funkcjonowanie sieci, dotarło 10. Niektóre będą otrzymywały jeszcze promesy, to znaczy wiemy, że spełnią warunki, no i w kolejce są kolejne, którymi będziemy się zajmować przez najbliższy rok. Tutaj jeszcze powiem, że specyfika tego podejścia sieci najciekawszych wsi polega na tym, że my komunikujemy wieś w większym fragmencie, nie jako pojedynczy obiekt, nie jako coś małego, ale duże przestrzenie wiejskie, tak? Gdzie jest trasa, gdzie są obiekty udostępnione, gdzie właśnie ta opowieść o wsi jest po prostu realizowana i można dowiedzieć się czegoś zupełnie nowego, inspirującego. Jest wiele miejscowości, które zasługują na to, aby dzielić się dziedzictwem kulturowym, dzielić się tym, co najcenniejsze. Bardzo często w wielu miejscach to są ludzie też w innych rejonach przesiedleni, z jakichś wcześniejszych, byłych już terytoriów Polski i nie tylko, więc ta mieszanka kulturowa tworzy taki pewnego rodzaju tygiel, ale jednocześnie pozwalający na zachowanie dziedzictwa, które przejęliśmy jako kraj po II wojnie światowej i warto, aby to było wspierane, żeby to nie zaginęło, a jednocześnie dodajemy do tego naszą taką polską nutę, która jest istotna. Ale też musimy pamiętać o kulturze tej gwary, kulturze języka, zabytków, no wszystkiego to, co nas otacza, bo mówimy również o tej przyrodzie, która jest fantastyczna w wielu miejscach i niedoceniana. Aby znaleźć się w gronie docenionych, wioski musiały wyznaczyć szlak spacerowy wyróżniający daną miejscowość. W Istebnej nosi tytuł Siła tradycji na wołoskim szlaku. Drewniana architektura, wąska szeregowa zabudowa naszej gminy tworzą odpowiedni klimat, odpowiednią przestrzeń. Poza tym te uwarunkowania, które posiadają, czyli szczyt Złotego Gronia i nie tylko Dolina Olzy, która jest w tej chwili zagospodarowana. Wiele ciekawych miejsc, postaci, Kościół Dobrego Pasterza w centrum Istebnej. To wszystko składa się na to, że jesteśmy tą jedną z 10 najciekawszych wsi w Polsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.